Dobra, przyznawać się bez bicia. Kto mieszka w Częstochowie lub w okolicach i nie chodzi na domowe mecze Rakowa? No dobra, ci co się przyznali, niech po prostu żałują. Bo naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz ta drużyna, grając u siebie, zaprezentowała się znacznie poniżej oczekiwań. Wiadomo, że czasami zremisują lub zagrają jedną słabszą połowę, ale jeśli chodzi o polskie podwórko ligowe, to nie ma tak równo i imponująco grającego u siebie teamu. I co jeszcze zabawniejsze? Tego nawet nie da się podważyć. Raków Radomiak 3-0. Kolejne wysokie domowe zwycięstwo RKS-u z Czewy, w którym swoje trafienia zanotowali następujący piłkarze. Fabian Piasecki, który no tak lekko mówiąc jest skazany na co najmniej jedno imponujące trafienie w sezonie z powietrza. W poprzednim trafił z przewrotki z Piastem, grając jeszcze w Śląsku Wrocław. A w tym dziś z Nożyc po fantastycznym dośrodkowaniu strzelca bramki numer 2. Z Farnasa, którego bramkę tak lekko mówiąc w sumie można byłoby po prostu nie uznać. Bo jakby się tak uprzeć i oprzeć o tą jedną stopklatkę, którą pokazał nam realizator tego spotkania, no to w mojej ocenie tam spalonego w ogóle nie było. Gol numer 3 to oczywiście asystent przy golu numer 2. I tak w sumie ostatnio nagrywając te filmy i oglądając te spotkania, dochodzę do wniosku, że co mecz, który omawiam, to mamy asystenta, który wcześniej strzelił, albo na odwrót. Ivi Lopez, który oczywiście ze stoickim spokojem pokonał Kobylaka. No i właśnie, to widzicie. Pierwsza połowa w wykonaniu medalików była taka se. Ale to się oczywiście może zdarzyć, a przede wszystkim można to wybaczyć. Szczególnie, że została ona wynagrodzona wcześniej wspomnianym przeze mnie fantastycznym golem Fabiana P., który genialnie zastąpił pudłującego z około 1 metra z meczu z Legią Warszawa Gutkowskisa. Dodatkowo, jeśli chodzi o zespół z Częstochowy, no to ponownie trzeba pochwalić blok defensywny. Borundić, Arsenić i Sfarnas ponownie zagrali jak byki i byli nie do przejścia. Najlepszy był oczywiście z całej tej trójki ten ostatni, ponieważ poza fantastycznymi interwencjami w defensywie no zaliczył bramę i asystę. No więc gospodarze ponownie wysoko zwyciężają. Mam nadzieję, że ci, którzy nie chodzą na mecze RKS-u, no teraz jakoś ich do tego przekonałem. A jeszcze bardziej przekona ich fakt, że było to drugie zwycięstwo RKS-u domowe tak imponujące, bo w poprzedni weekend częstochowianie wygrali na własnym obiekcie z Legią Warszawa 4-0. Także to naprawdę imponuje. Imponuje również pozycja w tabeli medalików, ponieważ jest to druga lokata z 19 punktami, o ile się nie mylę. Ale warto zaznaczyć, że samo spoglądanie na tą klasyfikację jest nieco niepełne, ponieważ zespół czerwono-niebieskich ma jeszcze jeden mecz zaległy do rozegrania z Piastem Gliwice. I to spotkanie będzie 6 października o godzinie 20:30. Cudowna pora. Natomiast sytuacja w tabeli zielonego RKS-u jest nieco gorsza. Ale nadal bardzo obiecująca, biorąc pod uwagę głosy, jakie mieliśmy nieprzyjemność słyszeć, że RKS z Radomia no będzie walczył o utrzymanie w tym sezonie. A porażka z Rakowem w mojej ocenie no nie jest powodem do aż takiego dużego wstydu. Chociaż no w ostatnich 2 sezonach obejrzałem naprawdę bardzo dużo wybitnych jakościowo meczów Warchołów i znacznie mniej naprawdę fatalnych. Dzisiejsze starcie z RKS-em z Częstochowy bardziej było tym drugim. A to dziwne, bo w ostatniej kolejce zespół Radomiaka pokonał na własnym obiekcie lidera 2-0. A w Częstochowie momentami, a wręcz praktycznie przez całe spotkanie, było całkowicie bez pomysłu. Wiadomo, że drugi stracony gol był tak lekko mówiąc mocno kontrowersyjny, ale to nie zmienia faktu, że było to już przy wyniku 0-1, a jeśli chce się zwyciężać w spotkaniach, no to najpierw trzeba samemu zagrażać gospodarzom. Tak samo nie pomogło anulowanie najbardziej absurdalnej czerwonej kartki dla Rafaela Rossiego. O matko, bo powiem wam szczerze, że gdyby nie VAR, to sędzia musiałby się bardzo wstydzić. Na pewno szkoda dla Zielonych, że rozluźnili się w 2 kluczowych momentach tego starcia, czyli na początku drugiej połowy i na końcu pierwszej. Bo dokładnie wtedy stracili bramki, chociaż no przy wyniku 0-1 jeszcze można by było powalczyć o jakikolwiek punkt. Natomiast przy wyniku 0-2 i 0-3 w Częstochowie to już naprawdę ciężko o czymkolwiek marzyć. Chociaż Jagiellonia pokazała, że da się. Po tym spotkaniu Radomiak Radom jest 6. i ma 14 punktów na koncie. Cześć.